Ponieważ werset 18 mówi, doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę. Kiedy wiesz, że doskonały Bóg kocha cię doskonałą, kompletną, bezwarunkową miłością. Tak, powiedziałam doskonałą, kompletną i bezwarunkową. I tak mówię do ciebie. I do każdej osoby przed telewizorem. Bóg kocha każdego, w tym ciebie, więc potraktuj to osobiście. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest z tobą, jest dla ciebie i ma dobry plan na twoje życie. I nie musisz żyć w lęku, nie musisz bać się przeszłości. Nie musisz bać się przeszłości, przyszłości, samotności, niedostatku. Bo lęk przynosi udrękę. A Bóg nie powołał nas do udręki. Ponownie przeczytamy werset 16. Teraz lepiej go zrozumiesz. Znamy, rozumiemy, rozpoznajemy, jesteśmy świadomi. Nie bądź nieświadomy Bożej miłości. Bądź jej świadom przez cały czas. Boże, dziękuję, że mnie kochasz w tej konkretnej sytuacji. Dziękuję, Boże, za tę przysługę. Dziękuję. Za każdy komplement dziękuj Bogu. Za każdym razem, gdy ktoś cię komplementuje, podziękuj za to Bogu. Dziękuj za każdą małą rzecz, a im bardziej będziesz wdzięczny, tym więcej dla ciebie zrobi. Skoro narzekasz na to, co dostajesz, to dlaczego Bóg miałby dać ci coś innego, na co będziesz narzekać? Pomyślałam, że to dorzucę. Uwielbiam Słowo Boże i to, jak uwalnia ludzi. Są ludzie, którzy powinni dziś usłyszeć, że Bóg ich kocha, bo to zmieni ich życie. Bo przecież czy nie wszyscy tego chcemy? Miłości i akceptacji? Chcesz być akceptowany taki, jaki jesteś i kochany taki, jaki jesteś. Chcemy kogoś, kto z nami zostanie i pomoże przejść nam całą drogę do końca. I uwierz. Znamy, rozumiemy, rozpoznajemy, jesteśmy świadomi dzięki obserwacji i doświadczeniu i wierzymy, trzymamy się wiary i opieramy się na niej, miłości, jaką Bóg żywi do nas. Bóg jest miłością. On nie włącza i nie wyłącza miłości, On nią jest. Kto żyje i trwa w miłości, żyje i trwa w Bogu, a Bóg mieszka i trwa w Nim. Wróćmy na chwilę do wersetu 12. Jeszcze jeden werset bardzo, bardzo zmienił moje życie. Wszyscy chcemy trwać w obecności Boga. Uwielbiamy to uczucie wynikające z trwania w Bożej obecności. I przeczytałam wiele książek o Bożej obecności i o życiu w Bożej obecności i trwaniu w Bożej obecności. Czasami stajemy się trochę zbyt uduchowieni. Czujesz go? Czy on tu jest? Dziś rano przeczytałam te słowa. Żaden człowiek jeszcze nigdy nie widział Boga, ale jeżeli kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. Więc gdzie jest Bóg? Bóg jest w miłości, bo On sam jest miłością. I cała miłość zaczyna się od Boga. Nie ma miłości, prawdziwej miłości bez Boga. Może być ckliwe, romantyczne uczucie, ale nieprawdziwa miłość. Bóg jest miłością. Bóg nas kocha i chce, żebyśmy kochali samych siebie i byśmy Jego kochali i kochali innych ludzi. W Biblii czytamy, że powinniśmy nauczyć się żyć, mieszkać i trwać w tej miłości. Wiem, że nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc myślimy, co? Działyby się niesamowite rzeczy, gdybyś każdy dzień zaczynał od słów
Dziękuję Ci, Boże, za to, że mnie kochasz. Kocham Cię. Kocham siebie. Nie mówię o egoizmie i egocentryzmie, lecz o kochaniu siebie za to, kim Bóg Cię stworzył. Gdybyś naprawdę wiedział, że Bóg kocha Cię bezwarunkowo, o Boże, wszystko by się tak bardzo zmieniło. Odeszłyby zmartwienia, niepokój, stres, lęk, niepewność. Tak wiele problemów rozwiązuje świadomość Bożej miłości. Pomyślmy chwilę nad uczniem Jezusa Janem. Ten człowiek miał tak niesamowitą postawę. Jan oczywiście napisał Ewangelię Jana. W tej Ewangelii Jan 5 razy mówi o samym sobie jako o uczniu, którego umiłował Jezus. Odnoszę wrażenie, że to mogło zdenerwować innych uczniów, bo Jan powiedział to nawet im. Jestem uczniem, którego Jezus umiłował. Zerknijmy do źródeł. Chcę, żebyście to zobaczyli. Zaczniemy od Ewangelii Jana 13:23, ponieważ niesie nam przesłanie. Popatrz na siebie w lustrze rano i powiedz: Bóg mnie kocha. Zobacz, jak to wpłynie na twój dzień. Zamiast po przebudzeniu powtarzać za diabłem słowa, jak wiele złego zrobiłeś w życiu, jak jesteś zepsuty, zły i potępiony. Rozumiesz? Powiedz: Bóg mnie kocha i jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Bóg ma dobry plan na moje życie i spodziewam się, że dziś spotka mnie coś dobrego. I powtarzaj to, powtarzaj, aż diabeł dostanie załamania nerwowego.